Hej, witam Was serdecznie, Sebek z tej strony. Dzisiaj na życzenie, co po niektórych moich widzów, otworzę sobie naklejki z FIFA 365. Zakupiłem sobie dzisiaj blisterek. Blisterek 10 zł, 5 saszetek. No to co, nie będę tutaj owijał w bawełnę. Zobaczymy, może uda mi się trafić jakiegoś fajnego piłkarza. Messi, może Ronaldo. Przetniemy nożyczkami. Dzisiaj nagrywam z trochę innej perspektywy, z góry. Dobra. No i zobaczmy. Spodobała mi się ta kolekcja i będę od czasu do czasu sobie ją otwierał. No i tutaj mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No nie oszukali mnie, podoba mi się, że te saszetki są takie duże. Dobra. Zobaczymy, co się znajduje w pierwszej saszetce. Ciekawe co. Na pewno naklejka. O, już na dzień dobry wyłoniła nam się naklejka specjalna. Trzech piłkarzy z Manchesteru United. A jest to Schweinsteiger, Mata i Memphis. O, czekajcie, widać. Widać. Dobra, mamy pierwszą naklejkę specjalną. Damy sobie ją tutaj. O, i mamy kolejną. Widzę tutaj naklejkę specjalną. Jest tu Rooney i kawałek maty. Kawałek maty. Dobra, damy sobie tutaj. No i tutaj naklejki już podstawowe. Mamy tu zawodników z Anderlechtu. Dobra, będą tutaj sobie siedzieć. Złapie ostrość? Złapie. Ale najważniejsze, żeby była tutaj. Co my tutaj mamy? Brawo i Ter Stegen z Barcelony, bramkarze. No i tutaj mamy Boca Juniors. Dobra, lecimy z saszetką drugą. O, zostawimy, może zrobimy tak. Naklejkę specjalną zostawimy sobie na koniec. Chciałbym trafić Messiego albo Ronaldo. Byłoby całkiem sympatycznie. O, znowu jakaś naklejka specjalna. Mamy tutaj kawałek drużyny. Dobra, niech będzie tutaj. No i tutaj mamy zawodników z Galatasaray. Kolak i Snyder. Snyder taki wkurzony tutaj, co nie? Taki zmarszczył czoło. O, tutaj mamy Song. I tego gościa drugiego nie znam. No tutaj są też takie drużyny, których no nie mam pojęcia w ogóle o tych piłkarzach. Kubas i Perez. I naklejką specjalną jest to Herbig Club America. Bardzo mi się podobają te naklejki specjalne. Duże, fajnie wyglądają. Super. Dobra, tutaj, tutaj. A tu będą bazóweczki. Trzecia saszetka. Zobaczymy, może tu coś będzie ciekawego. No i tutaj mamy bazowe naklejki. A jakiś ten Katar mnie męczy. O, i znowu zawodnicy z Barcelony, Busquets i Rakitic. Tutaj mamy Bayern Monachium, Dante i Boateng. Dante już nie gra. Bayernie, tu mamy Borussię. I naklejką specjalną jest to trzech zawodników z FC Porto. Indy, Herrera, Bueno. Kinder Bueno. Przed chwilą sobie zjadłem. Dobra. I jedziemy z czwartą. Pomału będę sobie zbierał te naklejki. Już niedługo rusza Ekstraklasa. Bayern Monachium, kawałek naklejki. Götze, między innymi. Stoi tyłem sobie. Aż ten Katar mnie męczy. Mendy i... O. Nicolas. Olympique Marsylia. Jak zwykle jest problem przecież z ostrością, to jest normalne. O, dobra.
O, tutaj mamy Bayern Monachium, Vidal i Thiago. Vidal fajną fryzurkę ma, co? O, tutaj mamy kawałek Milanu i naklejką specjalną są to zawodnicy PSG, Silva, między innymi Matuidi. No fajnie to wygląda, kurde. Matuidi fajnie wygląda, co? O ile się nie mylę, to jego Benzema chciał tam wtopić. Dobra, lecimy z ostatnią saszetką. Ach, ja już nie chcę być chory, denerwuje mnie ten katar. Chyba tam też będzie trzech zawodników. Tutaj mamy kolejne bazowe naklejeczki. Bang, Mandanda i Pele. Może to jest syn Pelego. Ale trochę nie wygląda, trochę za blady. Bayern Monachium. Neuer między innymi. Bramkarze. Klub Ameryka. Marini Guerrero. I naklejką specjalną jest. Tym razem są to zawodnicy z Ajaxu. Jest oczywiście Milik. W środku jest nasz reprezentant polski Milik Arkadiusz. No fajnie, na 5 saszetek wpadło mi raz, dwa, trzy, cztery. Cztery naklejki, gdzie znajduje się aż trzech piłkarzy. Jeden herbik. No i to też możemy zaliczyć do naklejek specjalnych. Aż cztery połówki drużyn, między innymi Milan, Bayern. Tutaj jest Manchester United. I właśnie taka drużyna, w ogóle nie znam tej drużyny. No i masa naklejek zwykłych, bazowych, że tak powiem, więc za chwilę sobie je będę wklejał do któregoś z tych albumów, bo już nie pamiętam, który jest wklejany, chyba ten. Dobra, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli Was zanudzałem, to przepraszam, ale jeszcze nie doszedłem do siebie po chorobie, więc trochę marudzę. Przypominam, że jestem na Last Stickers. Link znajdziecie pod tym filmikiem. Strona oczywiście jest cały czas przeze mnie robiona, więc tam dopiero co wrzucam te moje kolekcje, które mam i co potrzebuję, ale możecie sobie już tam wejść i jeżeli ktoś coś znajdzie, co ja potrzebuję, a może mam coś, co Wy potrzebujecie. No to się możemy oczywiście powymieniać. Tak jak już powiedziałem, link znajdziecie pod spodem. Jestem tam jako Sebek 1980 bez jedynki, ale będę na zdjęciu, więc mnie poznacie, że to jestem ja, a nie jakiś oszust. Także to by było na tyle z mojej strony. Ja się żegnam z wami. Pa, pa!